Dziś w redakcji gościliśmy grupę dzieci z Osiedlowego Domu Kultury, które ferie zimowe spędzają na zajęciach organizowanych właśnie w ODEK-u. Mali goście zapoznali się z pracą dziennikarza i operatora. Spróbowali również swoich sił przed kamerą. Jest 24, zapraszam na Telefakty. Jestem Konstancja Kozłowska i dzisiaj będziemy mówić o feriach zimowych 2019. Dzień dobry, jestem Roxana Różalska i dzisiaj opowiem Wam o feriach 2019. W poniedziałek siedzieliśmy w ODEK-u i się bawiliśmy. Wizyta w telewizji nie mogła odbyć się bez wywiadów. W rolę dziennikarzy dzieci wcielały się chętnie. Co jeszcze byłyście? W kinie. Na jakim filmie? Gdzie wczoraj byliście? W kinie. Co robiliście? Oglądałyście Rampowówka i w internecie. Wizyta w naszej redakcji odbyła się w ramach zajęć, jakie przygotowywane są dla dzieci z okazji ferii zimowych. Mogą poznać, jak wygląda praca telewizji od kulis. Widzą, że nie jest to łatwa praca, jest to ciężka praca. Właśnie mogły tutaj zauważyć, jakie cechy charakteru powinien mieć redaktor, jak to wygląda ogólnie od wewnątrz, jak wygląda studio. Myślę, że jest to ciekawe, interesujące. No i czego dzisiaj się dowiedziałyście o telewizji? Dzisiaj się dowiedziałyśmy od telewizji, jak redaktor pracuje tutaj. Jest to ciężka praca? Tak. A dlaczego jest to ciężka praca? Bo trzeba tak wszystko nagrać, potem zmontować i jeszcze wrzucić, żeby ludzie mogli to obejrzeć. Perspektywa ciężkiej pracy nie zniechęciła dzieci. W grupie znalazły się osoby, które w przyszłości być może zostaną dziennikarzem. Jak tobie podobała się praca dziennikarza, reportera, bo spróbowałeś swoich sił? Bardzo fajnie. I chciałbyś zostać dziennikarzem? Tak. A co najbardziej ci się spodobało w pracy dziennikarza? Że byłem reporterem. Machamy rączką, uwaga. Dziękujemy.